Kolejny koniec dnia. Kolejne parkowanie na trackstopie. Od trackstopu do trackstopu. Teraz tylko jeszcze jakieś miejsce do parkowania sobie znaleźć. Sobota, nie powinno być problemu. Więc sobie zaparkujemy jak najbliżej trackstopu się da. Taka jest zasada. O, ja mam chłodnie, to sobie stanę gdzieś, gdzie nikogo nie ma. Jak do mnie przyjadą, to do mnie będą mieli pretensje. Będą mieli do siebie pretensje, a nie do mnie, bo ja mam agregat włączony. Jest taka właśnie zasada na chłodniach. Coś mi dzisiaj to krzywo wyszło. Z tej strony pusto, z tamtej strony pusto. Jak ktoś przyjedzie, będą mieli do siebie pretensje, nie do mnie. Tu kolega obok oczywiście auto nachodzi, a jest tylko 18 stopni. Dobra, tak zaczynam dzień. Jak już jestem gotowy do jazdy, kładę laptopa na swoje miejsce, podłączam go. Wszystkie kable. Tak. Tutaj odbiornik GPS. Telefonik. To idzie tam. Siadamy za stery. Tak jest. Tutaj musimy jeszcze tylko włączyć GPS-a, żeby był odbiornik działał. Telefon idzie tu. Zerujemy GPS-a. I ruszamy przed siebie. Zacząłem dzień na preriach o 8 rano, trochę spóźniony, bo miałem wczoraj nieprzewidzianą naprawę. Kierownica mi bardzo ciężko chodziła, jak już na obrotach jałowych, czyli było coś ze wspomaganiem, co jest bardzo niebezpieczne, bo może się w każdej chwili pompa zaciąć. Pojechałem na serwis, wymienili mi dość szybko, nie było kolejki, także czasu nie straciłem. No to troszeczkę dłużej pospałem, bo zamiast pójść o godzinie 9 spać wieczorem, poszedłem spać o 1 nad ranem, no i tak pospałem sobie do 7, 6-7 godzin minimum zawsze muszę mieć. I co? No i taki dzień mnie dzisiaj czeka na preriach. Takie coś właśnie jak teraz, przez 13 godzin można dostać kota, bo jest to nudne jak cholera. No dzisiaj na szczęście nie wieje mocno wiatr, nie będzie tak źle. Za mną ładnie słońce wstaje, a ja zawsze jadę i słucham sobie radia publicznego z Montrealu za pomocą radia satelitarnego. Sygnał idzie z satelity i ono działa tylko w Ameryce Północnej. Nie słucham nic innego jak radia publicznego, żeby czerpać moje wiadomości.
dzień zaliczony, słońce już zachodzi i zachodzi za górami skalistymi. Tak, już widać kontury gór skalistych. Wyjeżdżam do Calgary, to jest właśnie koniec prerii, jak zbawienie. Na preriach jedzie mi się tylko dobrze właśnie przy zachodzie słońca, bo są piękne zachody słońca. Czy to w Manitobie, czy to w Saskatchewan, czy to w Albercie. Są fenomenalne zachody słońca. W długim. No a jutro atakuje. Jak się podjeżdża pod te góry z daleka, wyglądają jak takie małe wzniesienia, małe pagórki. Dlatego, że Calgary jest położony, już kiedyś mówiłem, na ponad 1000 metrów nad poziomem morza. I dopiero przy górach zjeżdża się w dół, tak niżej, jakbyśmy byli na wyżynie i później dopiero zjeżdżamy niżej i dopiero później wyłaniają się ogromne góry. A zresztą im bliżej, tym wiadomo, że będą większe, bo z daleka wszystko wygląda mało.